chcieliśmy, żeby studenci popatrzyli na nasze otoczenie, popatrzyli na miejsce, w którym żyjemy i zaproponowali nam zagospodarowanie tych miejsc z wykorzystaniem naszych produktów. Chodziło o stworzenie miejsca kontaktu z naturą w przestrzeni miejskiej, w tkance miejskiej. Czasami sama idea jest ważniejsza niż realizacja, możliwość realizacji. Najważniejsza jest ta myśl, ta spójność. Głównie chcieliśmy ocenić kreatywność uczestników tego konkursu, a nie ich techniczne rzemiosło, prawda? Na to przyjdzie czas, wszyscy się całe życie tego uczymy. Konkurs jest chlebem codziennym architekta w późniejszym działaniu. Namawiam studentów na to, żebyście próbowali, żebyście się nie zrażali, że konkursy to jest świetne ćwiczenie, świetna nauka i też i sposób też na wasze przyszłe zawodowe życie. Już nie będzie profesora, który pomoże i który zada to właściwe pytanie, czy naprowadzi, tylko trzeba tych odpowiedzi szukać samemu. I to wydaje mi się jest najcenniejsze, a też takie najpiękniejsze w tym zawodzie. Szarego miasta, zielone przypadki. Taka bajka. Praca wzruszająca, bajkowa. Cieszę się, że coś takiego powstało. To nietuzinkowe podejście i ta wyobraźnia autora nas zaskoczyła. Patrzenie na tę pracę, przyznawanie jej pierwszej nagrody sprawia mi tak wielką przyjemność, że to jest właśnie to. To jest praca z dystansem, to jest praca z humorem, praca z tak zwanym jajem i to mi się podobało. Drugie miejsce to jest taki temat podejmujący kwestię relacji miasta i wody. Próba zorganizowania nieco zaniedbanych terenów nabrzeżnych. Autor proponuje użytkownikom różne jej zaaranżowanie. To znaczy raz pojawia się tutaj miejsce dla kajaków, innym razem mamy tutaj plac zabaw, jeszcze innym jest to platforma dla wędkarzy. Trzecia nagroda, projekt urbanistyczno-krajobrazowo-architektoniczny, więc takie dużo szersze spojrzenie. Autorzy tu proponują, żeby cały ten parter wynieść niejako jedno piętro wyżej, uwalniając cały parter, czyli całe to przyziemie. Mamy pełen dostęp do zieleni pod spodem i do widoków. Cieszę się, że mogłem w tym konkursie brać udział, cieszę się, że mogłem te prace oceniać. Ja to też traktuję jako naukę. Spotkałem się z tak cudowną pracą, jak przyznana pierwsza nagroda. Ta praca przywraca wiarę w bogactwo dziedziny architektury, jak daleko mogą sięgać inspiracje.